Hola, ¿qué tal? Hello, hello. Witamy na naszym kanale. Dzisiaj już tak troszkę świątecznie, a mianowicie będziemy uczestniczyć w Wigilii Polskiej. Tak, w spotkaniu wigilijnym, bardzo nietypowym, słuchajcie, taką najbardziej zorganizowaną grupą polonijną na naszym terenie na Costa Blanca jest grupa dojrzałych. Pod nazwą taką. Tak, pod nazwą dojrzali. Co nakryje po co? No już jak się domyślacie, zrzesza Polaków dojrzałych. Nie zawsze, ale przeważnie są to już emeryci, którzy właśnie spędzają emeryturę w słonecznej Hiszpanii. No i powiem wam, że jest to taka grupa chyba najbardziej zorganizowana i taka... Najbardziej cyklicznie się spotykają. Tak. Czy to są jakiekolwiek okazje, święta narodowe, święta kościelne, Andrzejki ostatnio, jakieś spotkania z polskimi autorami. Wszystko sobie bardzo ładnie organizują. Znaczy taką główną osobą organizującą to wszystko jest Monika Wiśniewska, która mieszka, no chyba z 3 lata już Monika mieszka tutaj, tak, na Costa Blanca. Tak, tak. No i ona się bardzo w to angażuje i to w sumie z jej inicjatywy te wszystkie spotkania mają miejsce. No ale dzisiaj. Dzisiaj idziemy na Wigilię, która będzie pod patronatem Konsulatu Generalnego w Barcelonie. Tak, tak, tak. Także to też zasługa Moniki. Monice udało się dotrzeć i zorganizować właśnie spotkanie pod patronatem właśnie Konsulatu Generalnego. Także miła rzecz. My się do tego przygotowujemy. My no tak nie należymy do tej grupy dojrzałych, tak bezpośrednio nie uczestniczymy, ale dzisiaj z okazji Wigilii chcieliśmy ich odwiedzić i też coś dać od siebie. Tak, pobawić się w Mikołaja. Pobawić się w Mikołaja. Co my możemy dać od siebie, słuchajcie? Mając wokół siebie tyle cytryn. No nic innego jak cytryny. Także dlatego się witamy z wami z ogrodu, bo właśnie przygotowujemy się do tego spotkania. Tak. Zbieramy cytrynki, za chwilę je pięknie zapakujemy. No i na godzinę 17:00 ruszamy na tą Wigilię do Torrevieja, co więcej do polskiej restauracji. Także spotkanie odbędzie się w polskiej restauracji, barze Manekin, serwującej właśnie no, typową polską kuchnię, także... Mamy smaka na polskie dania. Tak, mamy wigilijne. Smaka na polskie dania wigilijne, także myślę, że dzisiaj zostaną one spełnione i rzeczywiście świątecznie polsko sobie dzisiaj zjemy. Także zabierzemy was oczywiście ze sobą. Relacja będzie. Zobaczycie, jak się dojrzali na Costa Blanca bawią. Także sami jesteśmy bardzo ciekawi, bo będziemy pierwszy raz uczestniczyć w tym spotkaniu. Znamy poszczególne osoby, bo spotkaliśmy się z nimi tu czy tam, ale jeszcze w takim spotkaniu nie braliśmy udziału, także lecimy zaraz. Przygotowujemy się, Mikołaj robi prezenty i tak, zapraszamy lecimy do relacji dalszej. Tak jest. Tutaj cytrynkowa manufaktura. Robię takie małe prezenciki na dzisiejszą Wigilię Polonii. Tu już gotowych 15 prezencików, ma być 31. A tutaj nasze cytrynki. I dla każdego pakuję i będzie taki malutki prezencik od hiszpańskich cytryn. Witam serdecznie grupę naszych dojrzałych na spotkaniu wigilijnym, pierwszy raz organizowanym przy współpracy Konsulatu Generalnego w Barcelonie. W tym momencie chciałam serdecznie podziękować właśnie naszej pani konsul generalnej za to, że pozwoliła nam spotkać się w tak pięknym gronie i uczcić zbliżające się święta Bożego Narodzenia po naszemu, po polsku, tradycyjnie. Mamy tutaj nasze
piękne polskie barwy. Będziemy mieć polskie jedzenie zaserwowane nam przez restaurację Manekin, dla której również składam serdeczne podziękowania za zorganizowanie tej pięknej imprezy. I cóż, kochani, życzę Wam wszystkim pięknych, zdrowych i szczęśliwych świąt pod naszym pięknym, błękitnym hiszpańskim niebem. Cieszmy się każdy z osobna i wszyscy razem tym, że możemy te święta spędzać w tak pięknym miejscu i w pięknym naszym wspólnym towarzystwie. I cóż, życzę miłej zabawy, wszystkiego dobrego i do zobaczenia na naszych kolejnych spotkaniach. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i mam nadzieję, że będziemy mieć kolejne spotkania, również być może przy współpracy konsulatu naszego generalnego, któremu jeszcze raz serdecznie wszyscy dziękujemy. Brawo. Miłej zabawy, wszystkiego dobrego. Uciekł Mikołaj. Nie miał tyle prezentów. Tak. A, no tak, to jest prawda. To ja nie pójdę. Ładne, czekajcie, czekajcie. No jakiś cheese, jakieś coś, jakieś wesołych świąt. Halleluja! Mikołaja, co thank you.
tak jest. Dokładnie tak. A gdzie to kupię? To my możemy sobie. O, to też cenna uwaga. Będziecie robić citronellę własną? Wiesz co, na razie to tak, co znajomym damy cytryny, to nam potem przynoszą właśnie w płynie. No właśnie, i to jest bardzo dobra transakcja. Dobra robota. No wiem, dlaczego kupili te No to mamy cytryn. Dzisiaj byłem na targu w Lamadzie i kupiłem kilo. Nie mieszać, bo te są ekologiczne. W razie jest 60%, to jest ma. Ale chyba 60%, ale chyba już nie będę tego. Tak, to jest na, do nas numer telefonu i... Tak, tak, tak. Yeah.